się urodził przed 100 laty w moim grodzie. U Lariszów dla mej lubej rwałbym kwiaty w ich ogrodzie. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Jest nami pan Artur Andrus, który prowadził dzisiejszy kabareton. Witam. Dzień dobry. Czy wszystko poszło zgodnie z planem? Nie było żadnych zgrzytów? Niepowodzeń? A to ja tego nie będę oceniał, to niech oceniają widzowie. Jak oni zauważyli jakieś zgrzyty, to znaczy, że były. Jak nie zauważyli, to znaczy, że nie było. No to jest tylko z jednej strony oceniane i oglądane. Dla mnie było tak, jak miało być, mniej więcej. Zgodnie z planem, bez powikłań. Tak jest, tak. Co jest najważniejsze w prowadzeniu tego typu imprez? Jak wyglądają przygotowania? To jest najważniejsze, żeby mieć dobre podejście do tego, co się będzie robiło, z jakimś miłym nastawieniem wyjść do publiczności. Oczywiście, żeby mieć jeszcze w zanadrzu coś, co może w założeniu tę publiczność rozbawić. To jest to samo, co przy występie kabaretowym, co przy wychodzeniu do śpiewania piosenki. To jest mniej więcej taki sam rodzaj występu przed publicznością. Nastawienie do tej publiczności, no i jakiś repertuar i coś, co ma się jej do zaprezentowania. Czy co roku pamięta pan o Dniu Kobiet i obdarowuje panie w swoim otoczeniu? Tak, ja co roku na przykład w radiu u siebie rozdaję troszkę rajstop, kultywuję to, bo to jest symbol właściwie Dnia Kobiet. Kiedyś się rozdawało coś takiego, to dlaczego teraz kobiety pozbawiać rajstop? To znaczy, one same sobie mogą już teraz kupić, kiedyś tego nie można było kupić, to rady zakładowe się starały, żeby kobietom takie szczęście zafundować na Dzień Kobiet, ale myślę, że to miły zwyczaj. Nawet ostatnio w radiu staraliśmy się ustalić, co może być zamiennikiem rajstop na Dzień Kobiet w tych współczesnych czasach, kiedy rajstopy już nie są takim rarytasem, ale nie wymyśliliśmy niczego sensownego. No, któraś z pań tam napisała, że brylancik to by mógł być taki niebanalny prezent, ale tak prawdę mówiąc, to ja ze swoją wrodzoną oszczędnością wolę rajstopy kupować niż brylanciki. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał. W ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Czy łatwiej trafić w poczucie humoru kobiet czy mężczyzn? Nie mam pojęcia, tak prawdę mówiąc. Podejrzewam, że trzeba się starać i do tych jakoś trafiać. Ja nie przypuszczam, żeby ktokolwiek wychodząc na scenę planował sobie, no to teraz ten sketch to zrobię dla kobiet, a tamten zrobię dla mężczyzn. Pewnie punkt widzenia jest dosyć jednoznaczny. Jak tekst pisze mężczyzna, to raczej widzi to jak mężczyzna, jak tekst pisze kobieta, to jak kobieta. Chociaż są takie kobiety, które mają bardzo męskie spojrzenie na świat i może są mężczyźni, którzy mają kobiece spojrzenie na świat. To nie wiem, jak tutaj jest taki pisaniem tekstu, ale ja nie zakładam nigdy sobie dla kogo to będzie konkretnie, czy to będzie dla kobiet, czy dla mężczyzn. Tak samo jak nie zakładam, że to będzie dla łysych, dla owłosionych, dla niskich, dla wysokich. Po prostu staram się trafić do swojej publiczności. Teraz nawiążę do spadkobierców. Pojawia się nowa postać, pani Maria Czubaszek ją gra. Ma dużą siłę przebicia. Ma w ogóle dużą siłę przebicia, także nie dziwne, że i w spadkobiercach ma dużą. Czy łatwo się z nią gra na scenie? Ja nie wiem, czy łatwo. Ja lubię bardzo występować z Marią Czubaszek, ponieważ to już jest kompletnie niewiadome, w którą stronę nas poniesie. Ją niesie gdzieś w jakieś rejony zaświatów wręcz w tym, co ona tam wymyśla. Także ja lubię być zaskakiwany przez nią i dlatego się bardzo ucieszyłem, jak Darek Kamys zaproponował, że babcia dołączy do rodziny na stałe, że zostanie po tym przyjeździe do rodziny Owensów. Także z tego się bardzo ucieszyłem. Czy będą jeszcze jakieś nowe postacie oprócz pani Marii? A to nie wiem, to trzeba pytać Darka, bo on jednoosobowo takie decyzje podejmuje. Być może ktoś tam się jeszcze pojawi na stałe, ale ja nic o tym na razie nie wiem. Czy doświadczenie spadkobierców pomaga na scenie podczas pana występów?
To znaczy, podejrzewam, że moje wcześniejsze doświadczenia pomagają mi w spadkobiercach, ponieważ to jest coś takiego, że do spadkobierców byli wybierani ludzie, którzy mają jakąś skłonność do improwizacji. Ja zawsze to, co robiłem na scenie, opierałem w dużej części na improwizacji. Podejrzewam, że dlatego mi zaproponowano, żebym ja w spadkobiercach też występował. Ale oczywiście teraz w tej improwizacji się jeszcze ćwiczymy, jeszcze mocniej się szkolimy w tym, jak można improwizować, jak daleko można odchodzić od czegoś, od czego wyglądałoby się już nie da odejść. Także to pomaga w dwie strony. To korzysta z tego, co ja robiłem wcześniej, ale i pomaga mi w tym, co robię teraz na scenie, niewątpliwie też. Czyli nie wahałaś się z przyjęciem propozycji? No nie wahałem się. Ja nie pamiętam już, kiedy ja te propozycje przyjąłem, tak prawdę mówiąc, bo ja występowałem w spadkobiercach, zanim się jeszcze pojawili w telewizji. Parę lat temu pewnie gdzieś to było, Darek mi zaproponował, żebym spróbował i jak już była okazja, to w spadkobiercach występowałem i z przyjemnością będę, dopóki mnie jeszcze tam będą chcieli. Bo w każdej chwili przecież reżyser może wprowadzić taki wątek, że ojciec umarł, prawda? No, zdarza się, że najstarsi w rodzie umierają i wtedy moja matka odziedziczy po mnie pieniądze, bo ona się na to bardzo nastawia. Moja żona byłaby starszą córką szewca Kamińskiego, co wcześniej we Lwowie mieszkał. Kochałbym ją i pieścił chyba lat 200. Mieszkalibyśmy na Sachsenbergu w kamienicy Żyda Kona. Najpiękniejszą z wszystkich cieszyńską perłą byłaby ona. Mówiąc, mieszałaby czesy. W związku z tym, że zostałem poproszony, to teraz pozdrawiam widzów Ekabaret. To mówiłem ja, Artur Andrus.